Coś, co powstrzyma Imperium. Hej, cześć, no dzięki. Hej, cześć, siemaneczko, mam wszystkim. Ja jestem Krzysiek, a to jest Battlefront 2. Więc teraz gramy tutaj księżniczką Leą. Zabezpieczyć obszar. Musimy oczyścić to miejsce. Same headshoty, pamiętajcie o tym. Trzymać się blisko. Zapewnię ochronę. Dobra. Mamy zabezpieczony teren. Del, naprawisz przekaźnik? Byłem kiedyś inżynierem na okrętach flagowych, więc powinno pójść łatwiej. Czemu tak niekiedy przycinki robi? Tak jest. Dobra, ja sobie pójdę z tej strony. Zbliżają się promy! Kolejni imperialni w drodze! Włączyliśmy przekaźnik. Ja włączyłem. Ona strzelała do szturmowców. Wow, leciał prosto na mnie. Holy shit. Dobra. Tak jak mówiłem, nie znam tej misji do końca. Więc mogę mieć tutaj wpadki. Włączyliśmy przekaźnik. Ja włączyłem. Ona strzelała do szturmowców. Przechodzę do drugiego. Jesteśmy w kontakcie. Posiłki, zachować czujność. Pole tutaj. Zbliża się ich więcej. Chronić Dela. To powinno wciąż działać. Działaj. Potrzebna ochrona. Zatrzymajcie ich. Trzymaj tej ochrony. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobra. Tu jestem po prostu aż wkręcony w tą grę. Nie ma za co. Czas na następny. A więc przekaźniki zapewniają zasilanie całego miasta. Zgadza się. Dopóki sieć nie zacznie znów działać, Tid nie zdoła powstrzymać Imperium. Wow. Dobra, lećmy, lećmy tutaj. Droga maszyna krocząca. Bombowiec na moją pozycję. Szybko. Tak jest, wasza wysokość. Lepiej się ukryć. Wow, wow, wow. Dobra, ukryliśmy się w sam raz po prostu. Będziemy panią usłaniać. Szybko. Maszyna leży. Prawie włączyliśmy kolejny przekaźnik. Prawie? Przecież to jest pod wodą.
sprawą. Wierzę w ciebie, Shiri. Cieszę się, chyba tylko ty. No i co robimy? No dobra, headshot. Ciężki ostrzał na imperialnych. Musimy dotrzeć do przekaźnika. Z której strony jest ten ostrzał? Aha, z tej. Dobra. Wierniczko, złe wieści. Przyszpiliła nas maszyna krocząca. Jestem ciekaw tylko, z której strony będą... Zajmijcie ich i nie dajcie się zabić. Będziecie bezpieczni, gdy aktywujemy impuls jonowy. Przyjęłam, księżniczko. Aha, dobra. Dobra, robimy postępy. Pomyłka! Wiedziałem, że on będzie na mnie leciał, wiedziałem o tym. Masz del. Leci na pałę ten szturmowiec. Jest ochrona. No ja co chwilę muszę ci tylko dawać tą ochronę. Przekaźnik działa. Wspaniale. Dobra. Dobra. Dotrzymy teraz na linię frontu. No to lecimy. Przed wojnami klonów królowa postanowiła zabezpieczyć Nabu przed ewentualną inwazją. Impuls jonowy miał unieszkodliwić wszelkie zagrożenia wokół pałacu. Pali nam to broni? Nie, jeśli będziemy w pałacu. Siły Imperium zmierzają do pałacu. Utrzymać pozycję jak długo się da! Bezpiecznie. Skupiać się na maszynie kroczącej. Dobra, chociaż trochę my jesteśmy tutaj. Musimy zyskać trochę czasu. Przytłaczają nas. Odwrót, wycofać się. No dobra, no to wycofujemy się. Szybko. Uwagę!
Jesteśmy chronieni! No dobra, chronimy. Przytłaczają nas! Odwróć! Wycofać się! Del, jak... Dobra, wycofujemy się, bo to nie ma sensu. Wow. Nie mogą wejść po schodach. Trzymać ich z dala od bram i nie przerywać ognia. Księżniczko, impuls jest prawie gotowy. Dobrze, bo kończą nam się już kryjówki. No i to bardzo. Trzymać ludzi w napięciu. Jestem gotów, wasza wysokość. Mamy tutaj zbyt wielu szturmowców. Maszyna to już za wiele. Nie, musimy wejść po prostu do środka, bo to nie ma sensu. Do pałacu. Wygraliśmy. O, wasza wysokość. Dobra robota, ale można się było tego spodziewać po oddziale Inferno. Więc rozmawiała pani z Calrissianem? Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tak, proszę pani. Nie sposób temu zaprzeczyć. Przyglądałam się waszej walce. To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. Walczyliśmy całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Ta wojna jeszcze potrwa. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Dzięki takim jak wy, mamy wciąż nadzieję. To dzięki niej wygramy. Witajcie w Nowej Republice. Dziękujemy. No to nieźle się zapowiada, naprawdę nieźle. Kilka miesięcy później, no... Coś tu się po prostu wyrabia, no... Jesteśmy teraz w rebelii. Senator Organa, trochę minęło. Tworzenie Republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty. Będzie jeszcze goręcej, pani komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na Takodanę, ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć... Hanna Solo. Co? Hanna Solo? Na Takodana? Wow, no dobra. Jeżeli ktoś nie kojarzy Takodana... Takodana właśnie było w 7 części. Ta planeta, gdzie miecz dostała Rey. I tu będzie kolejny odcinek.
wszystkich grzmot. Najpierw zapłać za ostatni. Daj spokój, wiesz, że ci oddam. Wiem, że wcale nie można ci ufać. Gdzie mój Łuki? Czuj robi przy Sokole. Nasz komunikator oberwał trochę na Jomarku. Już nie przyprowadzasz go tutaj. Bo go stresujesz. Coś kombinujecie. No powiedz. Wiesz, że wszystko przechodzi przeze mnie. Imperialny chce do nas przejść. Ponoć może pomóc uwolnić Łukich z Kashyyyku. Widziałaś go? Przysięgam, że jeżeli Imperium się tutaj pojawi... Przecież wiesz, że zawsze zacieram ślady. No weź, nie pomożesz mi? I czujemu... Nie znam tego gościa, ale jest późno. A ten tłumek lubi pogadać. Dzięki, Maz. Mam u ciebie dług. Wisisz mi dużo więcej, Hanie Solo. Nie zapomnij o tym. Wow, po prostu wow. Wcielamy się w samego Hana Solo. Więc dobra. Tą opowieść, ten segment opowieści zobaczymy dopiero w następnym odcinku, więc trzymam was w niepewności, co będzie dalej. I trzymajcie się i do usłyszenia. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Hejka!